Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować nasze racuchy kasztanowe. To jest duże opakowanie. Do smażenia użyjemy oleju kokosowego extra virgin, 150 ml wody. A przy okazji nakręcimy nasz pierwszy odcinek w Real Time Cooking. Pokażę Wam, w jakim czasie przygotujemy taki szybki posiłek. Czas start. Nasze racuchy składają się z mąki kasztanowej, banana liofilizowanego, dodatku cynamonu cejlońskiego oraz szczypty sody. Wszystkie produkty są ekologiczne poza sodą, która nie występuje jako ekologiczna. Do mieszania można użyć takiej czepaczki, ale wystarczy w zupełności nawet widelec. Jeżeli pojawią się małe grudki, to nie jest żaden problem i tak w trakcie smażenia wszystko się ułoży. Olej nam się już nagrzewa. Ups. Z dużego opakowania wychodzi idealna porcja na dwie osoby. Ja jem 3, Justyna je 2 i mamy kolację albo śniadanie z dużego opakowania. Tak wyglądają racuchy po zmieszaniu. Zapach już czuć cynamon, banana. Jak temperatura? Jak na razie w kuchni spędziliśmy 2 minuty. I mam do Was wielką prośbę. Dajcie znać w komentarzu, jaki jest Wasz czas, bo nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że naciągam. Także kręcimy ciągiem. Dajcie znać, jakie są Wasze rekordy przy przyrządzaniu naszych racuchów. Zaczynamy. I jeszcze ważna uwaga, nie przesadzajcie, jeżeli robicie racuchy pierwszy raz. Wielka prośba, żeby nie przesadzać z temperaturą, bo dość łatwo je przypalić. Także jak nagrzejecie patelnię za mocno, to jest szansa, że Wasze racuchy mogą się przypalić. Fajna sprawa też jest taka, że nasze racuchy nie potrzebują żadnych dodatków, także nie potrzebujecie dodać banana, jabłka, jajek, nic do nich. Zawsze można mieć takie racuchy w szafce. Jeżeli macie jakąś leniwą sobotę albo niedzielę, szukacie jakiegoś awaryjnego posiłku, to wystarczy szklanka wody, która jest w każdym domu. Pojawiają się bąbelki. To jest znak, że niedługo będziemy musieli zmienić stronę naszych racuchów. To już jest ten moment. O, widać delikatne bąbelki. Racuchy można jeść same. Możecie też dodać do nich jakąś Waszą ulubioną pastę orzechową. Naszą pastę kokosową, pastę z orzechów laskowych. Moją ulubioną, ewentualnie z nerkowców. Masło orzechowe. Z syropem klonowym też są rewelacyjne. Można skroić troszeczkę owoców też na górę. Jak kto lubi. Właśnie, to jest idealny moment, gdyby patelnia była bardziej nagrzana, racuchy mogłyby się delikatnie przypalić. Jak na razie 4,5 minuty, podejrzewam, że w 6 minut zrobimy kolację dla jednej osoby. Ach. Potem kolejne dwie i mamy całą rodzinkę prawie już nakarmioną.
Ok, pierwsza porcja gotowa, 5 minut, 14 sekund. Także da się zrobić coś smacznego i zdrowego naprawdę w krótkim czasie. Także jeżeli mówisz, że nie masz czasu gotować, to spróbuj nasze racuchy.